Już w szóstej minucie spotkania z Ceramiką Opoczno GKS Katowice zdobył prowadzenie. Na strzał zza linii pola karnego zdecydował się Jugosłowianin Andras Strapak. Uderzenie było przedniej marki, piłka lekko otarła się o obrońcę Ceramiki Opoczno i wpadła w samo okienko bramki gości. Tak więc katowiczanie znakomicie rozpoczęli mecz, a potem stworzyli kilka bardzo dobrych sytuacji do podwyższenia rezultatu. Oto akcja Kubisza z Bojarskim. Bojarski jest sam na sam z bramkarzem Cholewińskim, ale przegrywa ten pojedynek. Pierwsza połowa meczu zakończyła się skromnym, jednobramkowym prowadzeniem, ale w drugiej połowie widzowie przeżyli horror, bo to bramkarz Piotr Lech, wybijając piłkę z własnego pola karnego, podał idealnie do przeciwnika. Maciej Kowalczyk niezwykł marnować takich prezentów i wynik 1-1. Katowiczanie od tego momentu zdobyli olbrzymią przewagę. Grali do jednej bramki, ale długo nie mogli zdobyć ponownie prowadzenia. Dopiero na 3 minuty przed końcem spotkania Dariusz Dudek strzałem głową zdobył zwycięskiego gola. Dariusz Dudek to młodszy brat Jerzego, bramkarza Feyenoordu. Ten zawodnik rzadko grywa ostatnio w GKS-ie, bowiem leczył kontuzję. Tym razem był ojcem zwycięstwa i najbardziej uszczęśliwionym człowiekiem na boisku. Szczęśliwy strzelec zwycięskiej bramki Dariusz Dudek. Witam wszystkich kibiców, w szczególności kibiców katowickich. Dziękuję za prezent. Zachowam sobie to na pamiątkę. Świąteczna pamiątka zostanie mi na pewno na długo w pamięci. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za kulturalny doping od kibiców z Katowic. Ta bramka była przepiękna. No, dziękuję bardzo. Bardzo się z niej cieszę. Tym bardziej, że dała ona nam 3 punkty, które ciężko dzisiaj, muszę powiedzieć, że ciężko naprawdę musieliśmy się napocić, żeby te 3 punkty po prostu zdobyć. Przedniej marki piłka lekko otarła się o obrońcę Ceramiki Opoczno i wpadła w samo okienko bramki gości. Tak więc katowiczanie znakomicie rozpoczęli mecz, a potem stworzyli kilka bardzo dobrych sytuacji do podwyższenia rezultatu. Oto akcja Kubisza z Bojarskim. Bojarski jest sam na sam z bramkarzem Cholewińskim, ale przegrywa ten pojedynek. Pierwsza połowa meczu zakończyła się skromnym, jednobramkowym prowadzeniem, ale w drugiej połowie widzowie przeżyli horror, bo to bramkarz Piotr Lech, wybijając piłkę z własnego pola karnego, podał idealnie do przeciwnika. Maciej Kowalczyk niezwykł marnować takich prezentów i wynik 1-1. Katowiczanie od tego momentu zdobyli olbrzymią przewagę. Grali do jednej bramki, ale długo nie mogli zdobyć ponownie prowadzenia. Dopiero na 3 minuty przed końcem spotkania Dariusz Dudek strzałem głową zdobył zwycięskiego gola. Dariusz Dudek to młodszy brat Jerzego, bramkarza Feyenoordu. Ten zawodnik rzadko grywa ostatnio w GKS-ie, bowiem leczył kontuzję. Tym razem był ojcem zwycięstwa i najbardziej uszczęśliwionym człowiekiem na boisku. Szczęśliwy strzelec zwycięskiej bramki Dariusz Dudek. Witam wszystkich kibiców, w szczególności kibiców katowickich. Dziękuję za prezent. Zachowam sobie to na pamiątkę. Świąteczna pamiątka zostanie mi na pewno na długo w pamięci. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za kulturalny doping od kibiców z Katowic. Ta bramka była przepiękna. No, dziękuję bardzo. Bardzo się z niej cieszę. Tym bardziej, że dała ona nam 3 punkty, które ciężko dzisiaj, muszę powiedzieć, że ciężko naprawdę musieliśmy się napocić, żeby